Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Pimp My Rides z GTA 5 i zmieniamy troszeczkę koncepcję tej serii, jako że ostatnio zacząłem bawić się w modowanie gry w singlu, troszeczkę z nudów, także teraz będziemy tuningować auta z modów. Na pierwszy rzut z modowanych samochodów idzie BMW i8. BMW jest po prostu śliczna, jest tuningowalna i spróbujemy sobie ją jakoś ładnie stuningować. Dobra, wjedźmy więc do warsztatu i zobaczmy, co można z tego zrobić. Dobrze, dodajmy podstawowe rzeczy typu pancerz, hamulce rajdowe, zderzaczki, później podwozie, progi, zobaczmy progi, jeden próg dostępny, taki, no i bardzo fajny. Spoilerki, mamy trzy spoilerki, taki malusi, prawie nie... niewidoczny, mamy troszeczkę większy, o ten jest dosyć fajny i mamy jeszcze większy, o to jest na takich aluminiowych tych wysięgnikach. Dobra, damy najpierw ten mniejszy, taki bardziej dobrze, zmieńmy więc teraz koła. Prawda, te oryginalne alufelgi są zajebiste, nie wiem czy jest sens zmiany, ale zmieńmy. Może załóżmy sobie te, będą to carbon inferno czarne, czyli zróbmy jakiś kolor samochodu, zróbmy jakiś jasny, będzie fajnie z felgami wyglądać. Kolor podstawowy, o, chrom. Zobaczmy chrom jak wygląda. Laleczka. Lodowa biel, it is, kolor dodatkowy. Aha, czyli to jest ten przedni grill. Te dwie obramówki, dwa obramowania i tutaj... Może zostawmy ten niebieski, dosyć spoko wygląda z białym. No i dobra, czy coś nam jeszcze zostało? Koła, szyby, wszystko mamy. No i tak by to wyglądało. Moi drodzy, BMW i8 po takim dosyć skromnym tuningu. Zobaczmy go w pełnym słońcu. Nie no, te niebieskie wstawki to jednak banger. Śliczna perełka, śliczna. Dobrze, jedźmy sobie gdzieś w teren obejrzeć ją, jak wygląda w terenie. Nie no, ktoś się postarał, żeby zrobić taki ładny model samochodu. W zanadrzu mam też parę jeszcze innych samochodzików, które są tuningowalne i myślę, że na kilka odcinków do przodu będzie coś fajnego do pokazania. Dobrze, zobaczymy sobie jeszcze kilka innych wariantów tuningu tego samochodu. Także dzięki za uwagę moi drodzy i zapraszam was na kolejne odcinki z GTA 5 Pimp My Ride. Dzięki i do zobaczenia, cześć!